A więc aby wyłączyć reklamy na TikToku spersonalizowane, należy przede wszystkim uruchomić aplikację TikTok, no i przejść do mojego profilu. Aby to zrobić, klikamy w prawym dolnym rogu ikonę z podpisem profil, kolejno klikamy w prawym górnym rogu ikonę z trzema poziomymi kreskami, a następnie wybieramy zakładkę ustawienia i prywatność, kolejno wybieramy zakładkę prywatność, a następnie zakładkę... Dodaj personalizację. No i na tym widoku mamy możliwość wyłączenia reklam spersonalizowanych oraz reklam, które bazują na danych otrzymanych od partnerów, więc klikamy tutaj zielony suwak. No i dzięki temu wyłączyliśmy reklamę na TikToku spersonalizowane, czyli takie, które wyświetlają się na bazie naszych zainteresowań. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!